Jesteśmy na zawodach wędkarskich aktorów imienia Mariana Łącza. Szybki wywiad z członkiem Klubu Integracji Europejskiej. Chciałbym zapytać, kto jest faworytem dzisiejszych zawodów? Dzisiejsze zawody mają to do siebie, że wędkarzami są nie tylko mężczyźni, ale kobiety. I dla mnie stawia na kobiet. I myślę, że mają też szansę być na równi z mężczyznami. Oczywiście i też są osobne nagrody dla kobiet, które wygrają tutaj zawody. Chciałem zapytać, jak ostatnie 3 miesiące biznesowo wyglądały u pani? Zdecydowanie, że ostatnio nasza rzeczywistość się zmienia i mamy to do siebie, że międzynarodowe projekty i te projekty, które robiłam, oni przychodzą online. Czyli staramy się przenieść z tej strefy offline do strefy online. Co to daje? Daje to, że możemy robić projekty nawet na skalę globalną. Czyli otwartość na świat. A jaki obszar działań biznesowych? Ja się zajmuję konsultingiem biznesowym i coachingiem kariery i biznesu. I teraz są też możliwości, żeby to robić nie tylko u nas w kraju, ale tak naprawdę na całym świecie przez to, że to się przenosi do online. Tak, zgadza się. Znam wielu języków. Mogę się porozumieć i to daje tą możliwość porozumienia się z ludźmi z różnych kultur i z różnych krajów. Super. A jak pani ocenia tutaj te zawody i obecność wszystkich tutaj aktorów? Piękne wydarzenie, które pani Laura Łącz organizuje i wiem, że to już kolejna edycja stała tradycją. Ja tu jestem po raz pierwszy, przyjęłam zaproszenia, od niedawna się zaczęłam interesować wędkarstwem.